Witam Was serdecznie z tej strony Bartek Bogdan PPCG Stock. Dzisiaj na warsztacie mamy spółkę Action, o ile mnie pamięć nie myli, nie analizowaliśmy jej wcześniej na naszym kanale Stock. więc jest to dobra okazja, żeby tą lukę nadrobić. Jak widzicie, mam na sobie dzisiaj wakacyjną koszulkę, więc jest trochę mniej profesjonalnie, przynajmniej jeśli chodzi o mój wygląd niż zwykle, ale to dlatego, że 24 lecę na urlop. Po raz pierwszy od dekady będą to dwa tygodnie. No ciekawe, czy się nie zanudzę. Jeżeli Wy jeszcze na urlop nie pojechaliście, to, to życzę Wam, żeby jak najszybciej Wam się to udało, bez żadnych komplikacji e, ze strony jeszcze utrzymującej się pandemii i potencjalnych restrykcji, które w niektórych krajach w jakiejś formie wracają. No ale wróćmy do kwestii action. Tradycyjnie zaczniemy sobie od wskaźników fundamentalnych. Nie będę tutaj Wam przybliżał dokładnie profilu działalności spółki, czym się zajmuje, bo to... Oczywiście możecie sobie we własnym zakresie sprawdzić, wchodząc na stronę firmową spółki lub na każdym serwisie, który się zajmuje giełdą. Taki profil możecie sobie działalności przeczytać. Ja zacznę od analizy finansowej. No i w pierwszej kolejności mamy rachunek zysków i strat. I co tutaj widzimy? Widzimy otóż, że niestety te przychody... W długim terminie znacząco nam spadły z rekordowych poziomów w 2014-2015 roku. Teraz widzimy powoli znów rysujący się trend wzrostowy, co jest akurat pozytywną tendencją. Zresztą, jak widzicie, tych pozytywnych tendencji jest tutaj więcej, szczególnie wyraźnie widać tą skalę wzrostów w zysku netto. Przepraszam, tak, zysku netto. Zysku przed opodatkowaniem, w EBIT-cie, zysku operacyjnym, zysku ze sprzedaży to są wzrosty o kilka tysięcy procent, lub w ekstremalnym przypadku zysk netto o kilkanaście tysięcy procent. Także widzimy tutaj te piki, no ale też one wynikają przede wszystkim z efektu bazy, który był bardzo niski, bo spółka jeszcze w jak widzicie w 2016 roku na poziomie zysku netto miała stratę i to dość potężną. Największą od 2005 roku, jeśli chodzi o bilans, no to tutaj zawsze zwracam uwagę na jedną pozycję, czyli środki pieniężne i inne aktywa pieniężne. No i tutaj co mnie cieszy, znowu mamy przyrost w 2021 roku za pierwszy kwartał. Natomiast pamiętajmy, że podobnie jak przy zysku, liczy się efekt niskiej bazy, który nam tą dynamikę pokazuje wyjątkowo wysoką. Natomiast wcześniej no te poziomy mieliśmy zdecydowanie wyższe i, i potem były już, yy, były już zdecydowanie gorsze te odczyty. No ale tej gotówki, jakby nie patrzeć, jest więcej, co oczywiście jest tendencją pozytywną. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, no to tutaj niestety nie wygląda to dobrze, ponieważ mamy zarówno w podstawowej działalności gospodarczej, jak i w wolnych przepływach pieniężnych niestety ujemne te przepływy. Także to jest dosyć ważna część sprawozdań finansowych, no i trochę się martwię tym, że, że tutaj spółka nie pokazuje lepszych odczytów. Jeśli chodzi o wskaźniki, to zaczniemy od rentowności, no i mamy bardzo wysoką rentowność, to akurat jest super. Ta rentowność tam rośnie, podobnie jak zysko parę tysięcy procent w stosunku do poprzednich okresów, ale jak zjedziemy na sam dół, to widzicie bardzo wysoki wskaźnik ROIK, 60, prawie 1%, przy y, średniej sektora około 26%, to jest kosmiczny wskaźnik ROIK, no ale też popatrzmy, że w poprzednich latach y, 2017, 2018, 2019 mieliśmy no, solidny zjazd tej rentowności, no, który wynikał ze straty netto. Także nie możemy mówić o rentowności, natomiast w tamtych latach. Natomiast w tym momencie ta rentowność jest na wysokim poziomie. Kolejny plus dla action przepływy pieniężne tego zwykle nie analizuję. Zadłużenie. Zadłużenie jest trzymane pod kontrolą. Mamy zadłużenie ogólne, na które zwykle zwracam uwagę, które powinno się mieścić w zakresie do 65%, pomijając szczególny przypadek spółek handlowych. Tutaj mamy 47%, czyli wszystko jest w porządku. Płynność mamy na poziomie bardzo dobrym. Pierwszy, drugi stopień pokrycia wyraźnie powyżej średniej dla sektora. Płynność gotówkowa, no tutaj mogłaby być trochę większa, aczkolwiek widać, że mamy zauważalny wzrost względem poprzednich okresów, no ale jest lepiej od średniej sektora. Tutaj w opisie wskaźnika widzicie, że optymalna wartość to 0,2, no i tutaj ten warunek mamy spełniony. My, jeśli chodzi o płynność szybką, to tutaj też mamy lepiej niż sektor. Poziom 1, optymalna wartość jest przekroczony. Świetna płynność bieżąca. Jak widzicie w opisie wskaźnika, banki sobie często życzą, żeby ta płynność była na poziomie 2. Tutaj mamy 2,37 i to jest no, bardzo blisko, tak co najmniej półtora razy lepiej niż sektor. Przejdźmy zatem do ratingów. Mamy świetnego Altmana, czyli wskaźnik, który teoretycznie pokazuje nam zagrożenie upadłością. Przy wartości granicznej 5,5 mamy no, prawie dwa razy więcej yy, i ocenę 3, yy, 3 razy A. Jeśli chodzi o F-score, no to tutaj nie wygląda już tak dobrze, ale to głównie wynika w y, tym, że nie mieliśmy dynamiki w jakości zysku i nie było wystarczającego spadku zadłużenia. No i 0 punktów mamy też niestety właśnie za to, co Wam pokazywałem wcześniej, czyli te ujemne przepływy pieniężne. Za to spółka dostała 0 punktów w tej kategorii. Są dywidendy pomimo tego, że polityki dywidendowej nie ma. I zobaczcie, że ta historia wypłaty dywidend jest regularna i mamy te dywidendy rzeczywiście rosnące, bo sumarycznie z 0,15 do złotówki w 2015. Tylko teraz jest ciekawa sytuacja. Otóż Action w 2021 roku będzie wypłacał dywidendę zaległą za 2015. Zauważcie, że. Od 2016 ta spółka przestała być spółką dywidendową. Nie mamy niestety prognoz. Jeżeli nie ma prognoz, no to bardzo mi przykro, nie mogę Wam zrobić oceny wartości wewnętrznej, kalkulacji wartości wewnętrznej. Jeżeli do takich prognoz dotrzecie i skierujecie mnie we właściwym kierunku do źródła, to postaram się przygotować w artykule na blogu właśnie taki, taką kalkulację. Skoro już te podstawowe wskaźniki fundamentalne sobie omówiliśmy, to zobaczmy, jak wygląda wykres. Na początek wykres dzienny i co tutaj widzimy? Widzimy tutaj przede wszystkim w tym miejscu, w którym właśnie pokazuję Wam krzyżykiem, rekordowy wolumen. Ten rekordowy wolumen jest skorelowany po luce Hossy z dystrybucyjną świecą, która się nazywa Uptast. Mamy bardzo długi, górny cień, natomiast ta świeca nadal jest świecą wzrostową, ponieważ korpus jest zielony, i w takim kontekście możemy mówić o dystrybucji, natomiast nie możemy absolutnie mówić o sygnale sprzedaży. Stąd widzicie, że jeszcze spokojnie popyt potrafił pociągnąć ten ruch wzrostowy z około 10,50 nawet do prawie 14 zł, to jest jeszcze no, 35 około 35% zwyżki. Z poziomu 10,50. Natomiast widać już, że po tym gwałtownym skoku obrotów, wolumenu nie było już przyrastającego wolumenu, co oznacza, że popyt w tym miejscu, od tego miejsca już się znacznie wyczerpał. Tutaj był bardzo duży zrzut akcji, ktoś zrealizował zyski. Ten wzrost już szedł w górę na dużo mniejszym wolumenie. Natomiast ponownie ta pierwsza czerwona świeca, którą teraz Wam łapką pokazuje ma no, najmniejszy wolumen od tego rekordowego skoku obrotu. To oznacza, że w tym miejscu nie mieliśmy również sygnału sprzedaży. A skoro nie mieliśmy sygnału sprzedaży, to cała ta struktura, która się pojawiła później, jak widzicie, też jest skorelowana z niskim wolumenem, jest po prostu częścią korekty. Nie chcę w tym, w tym momencie zgadywać, jaka to jest część tej korekty, czy to jest powiedzmy... I już fala czwarta, i jakaś fala C w tej czwartej, czy to na razie nam schodzi fala A, czy już jesteśmy po całej korekcie, to w tym momencie nie jest istotne. Ważne jest to, że to jest struktura korekcyjna, którą poprzedza jakaś forma dystrybucji. Natomiast jeżeli na szczycie nie mieliśmy sygnału sprzedaży, no to możemy oczekiwać jeszcze fali wtórnej. No a co dalej, czas pokaże. Przełączmy sobie jeszcze na wykres. Tygodniowy, bo na mniej płynnych spółkach lepiej tam widać też rozkład wolumenu. No i tutaj widzimy, że jeżeli byśmy od tego momentu liczyli sobie impuls, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest nasza fala pierwsza, to jest fala druga i teraz jest fala trzecia. W tym miejscu skończyła się fala trzecia. Mamy też rosnące wolumeny z kulminacją obrotów na szczycie fali trzeciej. No i teraz mamy e, jakiś. Element korekty, jakiś element fali czwarty. No i teraz możemy tylko zgadywać, czy, czy mamy tutaj na przykład falę A, B i teraz fala C, czy dopiero widzimy falę A, później zobaczymy falę B, jak to się na wielu spółkach zdarza, która wybije nam szczyt fali trzeciej, wielu inwestorów mylnie będzie postrzegało taki nowy ATH jako kontynuację hossy, natomiast będzie to fala B, jak to będziemy mogli poznać, a jeżeli w trakcie tego ruchu na nowy szczyt, Znów będziemy mieli do czynienia z malającym wolumenem. Jeżeli tak, to będziemy wiedzieli, że to jest element korekty. Jeżeli na wybiciu nowego szczytu będziemy mieli rosnący wolumen od samego dołka tej nowej fali wzrostowej, to będziemy wiedzieli, że prawdopodobnie oglądamy falę piątą całego impulsu i pewien etap na action, etap wzrostu nam się kończy. W długim terminie to może być okazja i do realizacji zysków, i do tego, by po korekcie wyższego rzędu ponownie tą spółką się zainteresować. Na ten moment widzę, że na spadku zniżkuje nam również wolumen, czyli jesteśmy w korekcie. Tyle ja widzę na action zgodnie z moją najlepszą wiedzą i zgodnie z naszą strategią, którą stosujemy w PPcg Stock. Jeżeli macie jakieś pytania o spółkę, zostawcie komentarz pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za waszą uwagę. Jeżeli film wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPcg Stok. I odwiedźcie nasz serwis. Jedziemy po sukces. Cześć!